Poza tym zasada jest taka, że nie dotykamy swoich rodzin. Mówię o oficerach. Takie sytuacje zdarzają się wyjątkowo rzadko. Ja nawet nie znam takich. Po prostu nasze rodziny są wyjęte spoza naszej pracy. Ich i nasze. Gdybyśmy zaczęli uderzać w siebie osobiście, to można by zwariować, no bo to wtedy trup się będzie gęsto siał. A oficerowie wywiadu to nie są zoologiczni zabójcy, idioci, którzy prawda, kierują się jakimiś niskimi pobudkami. Ja bardzo szanuję rosyjskich oficerów, tak samo jak oni szanują nas. Bo my służymy każdy swojemu krajowi. My możemy lubić różne kraje, mogą nas ciekawić, nawet bardzo lubić niektóre kraje, ale kocha się tylko swoją ojczyznę i koniec. Tak to wygląda. Natomiast z rodziną moja żona od początku wiedziała, jeszcze zanim poszedłem do wywiadu, w sumie to gdzie idę. I od początku była przeciwna temu. I całe życie to w sumie do dzisiaj też. Dlatego, że ona była największą ofiarą tej mojej pracy. Najwięcej ona ucierpiała. Ona i moje dzieci. Także, bo to są te prawdziwe ofiary. Psychiczne w dużym stopniu. Dlaczego? A mąż dlatego, jeżeli żona wie, gdzie ja pracuję. Ona wie, jaki jest mój zawód, jaki charakter. I ona wie, że wyjeżdżam. I wie, dokąd jadę. Ale nie wie, co będę robił. I nie ma mnie 2 tygodnie. Nikt się nie odzywa, nie ma telefonu. To ma swój koszt. I po latach to przychodzi za to zapłacić. Dlatego często te nasze małżeństwa są takie kulawe. Wiele się rozpada. Ale jest wiele bardzo udanych, które potrafią to przetrwać. Natomiast trzecie pytanie o wykorzystywaniu sytuacji. Każdy oficer wywiadu, jak jest dobrze przeszkolony i przygotowany, to ma taki radar i każdego człowieka, którego spotyka, taksuje, do czego może mu się przydać. Do czego jest przydatny, co może wiedzieć, no tak, tu prowadzi aptekę, no to dobra, no aptekarz. A na po przeciwnej stronie jest posterunek policji. Na pewno przychodzą kupować leki do niego. No to teraz aptekarz będzie podawał, który na co choruje. I tak dalej, więc to można ciągnąć. A więc każdą sytuację, innymi słowy, w wywiadzie, trzeba umieć wykorzystać każdą sytuację. Dlatego, że to jest jedno z podstawowych fundamentów naszego działania. Oficer musi umieć ocenić pewne zdarzenie pod kątem jego przydatności i to szybko ocenić. Dlatego, że długie rozpracowywanie to są koszty, pieniądze, czas i tak dalej. A on musi to szybko podjąć, taką decyzję, prawda? I ewentualnie pójść dalej. Więc to jest fundament naszego funkcjonowania. Umiejętność oceny sytuacji pod kątem możliwości jej wykorzystania. Czy człowieka, bo to się zawsze sprowadza do jakiegoś konkretnego człowieka, aptekarza na przykład. Ale jakby powiedzieć, w społeczeństwie ludzie często sobie nie zdają sprawy. Ja miałem takie spotkanie niedawno z kierownictwem wielkiego koncernu tutaj w Polsce. Taki ważny koncert z państwowymi, prawda, i tego. No i zarząd 5 dżentelmenów siedział, prawda, i przede mną występował specjalista od bezpieczeństwa internetowego i tam opowiadał, czego nie piszcie w tym internecie, czego wam nie wolno robić. A ten, no tu się zabezpieczcie, wiecie, jak ten, to wyłączać komputer, a jak nie, to twardy dysk do kieszeni. I tak im przez... Bardzo dobrze mówił. Wszystko powiedział pięknie, ślicznie. A się, no tak, potem piszemy te maile. Ten, no tam Władek, no tam też pisałem te maile do tej, wiesz. No wiem. To co my mamy teraz robić? Nic się nie da wykasować, mówi specjalista. Co zostało napisane, tam już czarna dziura zniknie. Tam wszystko zostaje. No i później przyszła na mnie kolej. Ja mówię, panowie, w ogóle to wszystko, co wam powiedział, to tych zabezpieczeniach specjalista, to jest nic nie warte. Nie słuchajcie go, mnie posłuchajcie. Po prostu nic nie mówcie. To będzie najprostsze. Najprostsze, nic nie mówcie, a jeżeli chcecie pogadać, to idźcie w odpowiednie miejsce. Dlaczego zaraz musicie maile wysyłać do żony, prawda, czy do kolegów informując? Tym bardziej, że ludzie sobie nie zdają sprawy, jak w wywiadzie
gdzie buduje się informacje. To nie jest tak, że obserwuje się człowieka i zaraz on jest obiekt, jest pożarty, prawda, cały. Jak się miesiącami rozpracowuje, zbiera informacje, karty chorobowe, dzieci, nieobecności w przedszkolu, prawda, żona, prawda, gdzie chodzi na zakupy, wydaje więcej, a czy mniej i tak dalej. To jest długi, często wielomiesięczny, a czasami letni proces, zanim takiego gościa lub taką panią się rozpracuje i podejmie się decyzję. No, mamy ją na widelcu jego, prawda, i teraz możemy z nim porozmawiać, prawda. Czasami się podprowadza ludzi, czasami się fałszuje karty chorobowe. To jest bardzo dobry, na przykład dostęp do takiego programu jak EWUŚ w Polsce dla każdego wywiadu byłby marzeniem, czy do ZUS-u. Mogę was zapewnić, że wszystkie wywiady pracują, te, które są zainteresowane Polską, bardzo pracują, żeby mieć dostęp do tych systemów. I rejestracji samochodów. Bazy danych samochodów osobowych. To są fundamenty pracy, które na tym się buduje co leży. Dobra. Tak. Ujawnił jakiś ten, a co można powiedzieć? To jest bardzo proste, co można powiedzieć.
Tajne są nazwiska, daty, miejsca, fakty określające, mogące zdekonspirować konkretne sytuacje, osoby i tak dalej. To są wszystko dokumenty objęte klauzulowane. Od klauzuli zastrzeżone do klauzuli Cosmic Top Secret. I to są wszystkie informacje w tej całej plejadzie, które są tajne. I o tym nigdy ode mnie Państwo nie usłyszycie, co się dowiedzie. Natomiast są rzeczy, które nie są tajne. To są nasze emocje, przeżycia. Są pewne rzeczy, które są uniwersalne. To, że oficer wywiadu jest szkolony w wykrywaniu obserwacji, to każde dziecko wie. No bo przecież to jest, ma taką no, literaturę. I to wszystko. Ważne, żeby to właściwie stworzyć. Przecież pan myśli, że lekarz też ujawnia jakieś tajemnice. Też nie ujawnia. Poza tym powiem szczerze tak. Powieści szpiegowskie to jest zupełnie inna sprawa. To są powieści, to jest fikcja. Nawet jeżeli coś jest zgodne z rzeczywistością, to nie jest moja, to przypadek jakiś, prawda? To trzeba mnie udowodnić, że ja wiedziałem o tym i to opisałem. A to nie jest takie proste. Natomiast i tak jest. Ale najważniejsza jest zupełnie inna sprawa. Kompletnie inna. Najważniejsza, proszę pana, jest odpowiedzialność za to, co się mówi. Bo to, co ja wiem, to nie jest moja prywatna sprawa. Cała wiedza, którą zdobyłem w czasie służby o agenturze, operacjach, o sytuacjach, to ja nie jestem właścicielem tej wiedzy i tej pamięci. Państwo polskie jest ich właścicielem. I oficer wywiadu to nie są szmaciarze jacyś zbrani spod ulicy, którzy popracują, zaraz później lecą do mediów i opowiadają. Było taki jeden czy dwóch, ale na szczęście nie u nas. Dobiera się ludzi już takich, o tak ukształtowanej moralności, odporności psychicznej, a także odpowiedzialności, żeby wiedzieli, mieli odpowiedzialność za słowo. Ja jestem trochę wyjątkiem, bo jestem no, ujawniony, ale generalnie nasz wizerunek jest też tajny oficerów wywiadu. Tyle tylko, że ja w okresie ostatnim służby byłem już ujawniony, bo piastowałem wysokie stanowisko i byłem znany, byłem też łącznikiem z innymi służbami, więc byłem ujawniony, więc nie musiałem się. Poza tym dużą robotę zrobiła tutaj IPN, żeby mi tutaj prawda, pomóc w tym, żeby cały świat mnie poznał. I tak, no, tak to wygląda. To znaczy, proszę pana, wynika z tego, że Suworow mówił to, co trzeba, a Litwinenko coś tam pisnął, co nie trzeba, tak? Proszę pana, powierzę, ja to tak rozumiem. Powierzę, Suworow to opowiada jakiś historie i tak dalej. Nie sam pisze te książki i tak. Poza tym nie jest żadnym oficerem wywiadu, czołgistą, który zdjął przy pierwszej okazji, jak go na zakup wysłali, prawda? I to też nieudolnie, bo poszedł do jednych, to go nie przyjęli, wyrzucili go, to poleciał do drugich, no ci go przyjęli. Suworow nawet nie miał żadnej wiedzy istotnej. No niech panu najlepiej świadczy o tym, że Suworow chodzi sobie po Warszawie, po Wilnie, po innych miastach. Defektor z Gieru, oj. A towarzystwo imienia Sudopłatowa takim nie daruje. W Rosji jak ma oficer KS wydany, prawda, to nie ma możliwości. Do końca życia będzie żył w strachu i w ukryciu. Prawdziwy oficer, który przeszedł rosyjski na stronę zachodnią, Oleg Gordijewski, do dzisiaj żyje w ukryciu. Do dzisiaj. Przeżarty alkoholem, stresem, nerwami i tak dalej. I Rosjanie o tym wiedzą. Taką ma karę. Odparto było, mówiąc inaczej mówią. Bo to oni nawet jeżeli by go dopadli, to pewnie by go odstrzelili. Bo Rosjanie zdrajców tak zawsze traktowali, traktują i będą traktować. Taka jest ich filozofia. My postępujemy inaczej, u nas normy są inne. Ale... To tak jak fatwa. Proszę? Jak fatwa. No tak, dokładnie. Czy utrzymuje pan jakieś kontakty, powiedzmy, z osobami z innych wywiadów, z którymi miał pan do czynienia? Tak, utrzymuję. Po to się łączy z pytaniem pana odnośnie tego, czy się z wywiadu wychodzi, czy nie wychodzi. Otóż ma pan rację, nie wychodzi się do końca życia, ale nie dlatego, jak prawie wszyscy myślą, że
My dalej coś robimy, tak? Po cichu, tu, jednak mimo wszystko tam kręcimy jakieś lody ciągle i tak dalej. Że oficjalnie emeryturka, ale tak naprawdę to tam dalej ciche szpiegostwo chodzi. Nie, nie wychodzi się z wywiadu dlatego, że po tylu latach służby w tym świecie, w tych sprawach, po prostu to tak przyciąga, wciąga ta czarna dziura, wciąga emocjonalnie, psychicznie. No ja musiałem sobie znaleźć ujście w postaci pisania książek, to dalej sobie tak funkcjonuje w tym świecie. Ale większość kolegów i koleżanek ma kłopoty z adaptacją na zewnątrz, po odejściu ze służby. To nie są kłopoty związane z tym, że przeżywają, co zrobili, że mają wyrzuty sumienia. Nikt nie ma wyrzutów. Mają stres, depresję spowodowaną pustką, która nagle ich ogarnia. Z światem, który się okazuje, ludzie tacy nieciekawi, mierzą jakieś, takie to, w ogóle. Gdzie tu pojechać, coś porobić, no. Każdy tak czuje. Jak mówią, się nie znają. I z tymi kolegami z obcych służb też tak jest. Ja utrzymuję bliskie kontakty z kolegami, z którymi razem myśmy z kolegami, jak to się mówi, z partnerskich służb nieraz w polu, bo to tak jest, bywa, że z kolegami czy z CIA, czy z wywiadu brytyjskiego, czy z innych, działamy razem. Bywają takie, czasami my możemy, czasami oni mogą, czasami fajnie jest razem, bo mamy, wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Nigdy się nie pracuje w trójkę, zawsze we dwójkę. Natomiast utrzymujemy kontakty oczywiście i to dosyć bliskie. Pierwszy, który mnie werbował w 89 roku jeszcze za komuny, oficer zachodniej służby, nie było w imieniu jaki teraz, ale taki jednej z najlepszych bym powiedział. Sobie w sklepie trochę. No, ja byłem młody, taki szczaf, on też taki młody, bo to się tak dobiera. No i mnie tak ciągnął na te kolacyjki, obiadki, no wiesz, tego tu komuna się woli, może byśmy coś razem. Ja mówię, a co razem? To wiesz, byś do nas, nie? Ja mówię, a może ty do nas? Mówi, no co ty? Ja mówię, no co ty? A tak żeś mnie rozpracował. Mówię, tych werbujesz mnie w takiej sytuacji. Odpada. Jesteśmy przyjaciółmi do dzisiaj, mam wysokie stanowisko, piastuję. Zawsze to zastępca szefa służby, no. Ale inni też, no. To znaczy, żeby była jasność, te kontakty, kiedy oficer jest w czynnej służbie, raczej się nie utrzymuje. Dopiero kiedy odchodzą na emeryturę lub są przynajmniej na takich stanowiskach, że nie są zobowiązani do pewnych zachowania zasad, kontaktów operacyjnych. Bo my między sobą też szpiegujemy. Jak się ma takiego kumpla, to też go się szpieguje, bo idziemy tam. Jednego miałem takiego, co bardzo Bombay Sapphire Jean lubił i jak widział, to już do dna wszystko, co było. A więc myśmy stawiali 4 butelki. No i wtedy szły informacje bardzo ciekawe. Bo tylko Amerykanie nas szpiegują, my ich też szpiegujemy. W szpiegostwie każdy każdego szpieguje. Ale to nie znaczy, że to jest jakaś forma. Współpraca jest ważniejsza oczywiście, zaufanie, wspólne działanie. Ale jak leży 100 złotych na ulicy, to kto się nie schyli, nie? Ale ja mam pytanie, w jakim stopniu ujście w pana książkach wyobrażeniu postaci występujących znajdują osoby prawdziwe? W jakim stopniu one się przekładają na wizerunek postaci w książce? To jedno pytanie, a drugie, chciałem się zapytać, skąd się wziął pomysł na Jagana? Bo to jest człowiek, który rozbija bank. Jeśli chodzi o postacie, to powiem tak. Tutaj salomonowe wyjście zastosuje, przynajmniej ten kolega zabył usłucha, więc nie mogę tu po nazwiska mówić, ale tak. Koledzy i koleżanki i z AW i z ABW, ale też niektórzy ze służby wywiadu wojskowego, to są moi czytelnicy. I oni bardzo lubią moje książki, ja to wiem. No może jest tam 2 czy 3 gnośnych, które nam, prawda, im się coś tam nie podoba, ale to są właśnie ci opisani. No więc czytają właśnie. Właśnie wczoraj byłem w wydawnictwie i mówi do mnie pani tam w sprzedaży: Panie Włodku, no znowu dzwonili z tej biblioteki, z tej agencji wywiadu, kiedy będzie następna książka? 3 raz w tym tygodniu. Ja mówię, że ja tak szybko nie piszę, ale no tak to wygląda. No odnajdują tam
nasz język. To jest tak, jak jest film Służby Specjalne. Tak? Wszyscy myślą, och, jak to tak wyglądają polskie służby specjalne. Ja ten film oglądałem jeszcze w trakcie obróbki, jak on był i wyraziłem sobie. Nie ma takich służb w Polsce. Ja już abstrahuję od narracji, od fabuły, prawda? Tym, nie każdy z nas piłę mechaniczną wozi w bagażniku, zapewne. Natomiast język, ten film kładzie się jedną rzeczą, językiem. Oni używają, bohaterowie kanajackiego, języka, jakiego my nie używamy. My używamy takiego języka, jakiego słyszycie ode mnie. To jest język oficerów wywiadu. To są ludzie z wyższym wykształceniem, czasami z doktoratami, czasami dwoma, z fakultetami, którzy znają świat. I taki kanajacki język, jaki tam jest używany, po prostu odrzuca. To nie jest prawda. To pokazuje nas jak jakieś, nie wiem, no jakiś bagno zoologiczne. Natomiast język, którego ja używam w książkach, on ma swoje oczywiście tam pewne metaforyczne czy te takie znaczenia i tak dalej, ale to jest język nasz i koledzy, koleżanki dobrze go czują, bo widzą, że te postacie są takie autentyczne, no prawdziwe. Zresztą wiele z tych postaci jest stworzone na podstawie autentycznych archetypów i ja je opisałem za ich zgodą. Znaczy oczywiście trochę lepiąc to, no bo to jest mimo wszystko powieść. Natomiast Jagana jest archetyp Jagana, tylko z taką różnicą, że on nie był weteranem po Czeczeniu, tylko po Afganistanie. Ja go znałem osobiście. Po Afganistanie był pół Koreańczykiem, pół Rosjaninem. Tylko Koreańczykiem rosyjskim, tak zwanym, bo to oni mają, jak wiecie, swoją mniejszość koreańską, która tam od wieków mieszka. No i on jest tam trochę zbliżony, on był dziwny, tak? Ja mu oczywiście dopisałem jakiś tam zegarek w głowie i tak dalej, żeby to ubarwić, ale on był dziwny, bo on na przykład no nie spał, tylko siedział na krześle z otwartymi oczami. Autentycznie, bo on wyleciał na jakiejś minie i tak by tak mi zostało. No ale ta postać Jagana to chyba tak nie do końca panu wyszła, bo miał to być czarny charakter, ale w gruncie rzeczy między innymi ja tego gościa polubiłem. No. To jest właśnie problem. Była mowa na początku, jak się pisze powieść, do połowy pisałem Jagana i był tak paskudny, a później on zaczął mnie kształtować. No i wyszła taka postać, no bo on taki najbardziej zbliżony do pierwowzoru jest w pierwszej części. Bo w drugiej już on odbiega, mu ten tatuaż tam na plecy przykleiłem i tak dalej. Ale to jest, muszę powiedzieć, ogromne dla mnie zaskoczenie. Ogromne, że Jagan spotkał się z tak, że to jest, miał być czarny charakter, zabójca ze specnazu, bezwzględny i tak dalej. A on ma takie, nawet portale są Jagan, jakieś tam pozakładali głośnice. No, może on jest jakiś taki, wie pan, trochę swojski poniekąd tymi swoimi tekstami, odzywkami, jest taki, no pewnie gdyby go pan opisał jako takiego faceta, który ma solidnie umarzane krwią do łokci ręce, to pewnie by to inaczej wyglądało, a no to facet się potrafi na łowcik zdobyć, prawda? Tak, a poza tym jest to taka postać, taki super bohater, który jest niezniszczalny, a każdy gdzieś tam zawsze w tych książkach przygodowych szuka kogoś, kto będzie takim supermenem. Ale ja człowiek nie jest niezniszczalny. Ja go miałem ubić w drugiej części, czytelnicy nie dali. Ja pana w zasadzie chciałem o Miszę Popowskiego spytać, bo on jest tak w sumie przedstawiony jako taki sympatyczny Rosjanin tam akurat. To było takie zamierzone, czy to też panu tak w prawie wyszło w pisaniu, przepraszam? Ja w zasadzie też odpowiedziałem na to pytanie całą swoim wystąpieniem tutaj. Zacznę od tego, oficer wywiadu nie może nienawidzieć. Jeżeli nienawidzi przeciwnika, to się nie nadaje do tej pracy. Jak można pracować, jak można zawerbować kogoś, kogo się nienawidzi? Jak go poznać? A jak można pracować na kierunku rosyjskim, jeśli się Rosji nienawidzi? Jest zasada, i to odnosi się do Popowskiego, zresztą ja celowo go tak skroiłem. Oni są przeciwnikami z Wolskim, ale każdy występuje w interesie swojego kraju, oni to rozumieją. I tu nie ma możliwości, no inaczej się to kończy wcześniej, ale powiedzmy w ten sposób. Natomiast to jest tak, odniesienie do Popowskiego, to jest tak jak z przyjmowaniem młodych ludzi do pracy, do wywiadu. Gdzie się na tą pierwszą rozmowę i zawsze jest to święte pytanie, dlaczego pan, pani chce pracować w wywiadzie?
No i pan lub pani odpowiada: bo proszę pana, ci ruscy kacapy cholerne, to nam tutaj ciągle zagrażają i to Ukraina najechali. Trzeba im teraz pojechać, tam takie marto sprawdzić. Ja wszystko zrobię, jestem gotowy, prawda, ten rosyjski pozna. No nie, ale się nauczę. I to, już nie ma drugiej rozmowy z kimś tam. A jak przychodzi młody i mówi: albo proszę pana, Rosja to jest ciekawy kraj.